Dzień doberek, poberek, moi drodzy. Dzisiaj tak po domowemu, bardzo proszę o w kapciach, na luzie, w t-shircie, bez jakiegoś specjalnego makijażu, bo dziś jest ten dzień, że czas najwyższy pakować walizki na wyjazd do Włoch. I wiecie co? Wpadłam na taki pomysł. Co prawda miałam sobie już zrobić urlop i nie nagrywać, ale wpadłam na taki pomysł, że pokażę wam, jak ja się pakuję na taki dłuższy wyjazd. Bo czasami zdarza się, że kiedy pokazuję wam właśnie, że gdzieś wyjeżdżamy, jakieś takie sprawy organizacyjne, to wiem, że bardzo was to interesuje i lubicie to oglądać. A może coś z tych moich propozycji, takich moich właśnie, powiedziałabym, trików organizacyjnych i nie tylko, przypadnie wam do gustu, może się u was sprawdzi, może je sobie wykorzystacie. Zawsze to jest jakaś okazja, w sumie pokażę wam też, albo obnażę się też i zobaczycie, jak to u mnie wygląda, bo ja należę do tych osób, które są bardzo zorganizowane, bardzo pedantyczne, lubię mieć wszystko na swoim miejscu, lubię mieć wszystko dobrze zorganizowane. No więc dzisiaj sprzedam wam kilka właśnie takich moich trików. Na pewno ogromnym plusem tego naszego wyjazdu jest to, że jedziemy samochodem, więc mogę zabrać więcej rzeczy, mogę zabrać troszeczkę inaczej te rzeczy ze sobą, inaczej je zorganizować, nie martwić się o to, że czegoś mi zabraknie, coś będzie mi potrzebne i nie tylko, ale minusem naszego wyjazdu jest to, że wyjeżdżamy na prawie 3 tygodnie. W związku z tym tych rzeczy też będzie trochę więcej i też będą trochę inne i też trzeba się tak zorganizować, żeby przetrwać właśnie te 3 tygodnie. I powiem wam, że największy dylemat to mam z kosmetykami, ale ogarniemy, damy radę. Także zapraszam was dzisiaj właśnie na taki organizacyjny, luźny vlog. Zobaczycie, co zabieram, a przynajmniej część z tych rzeczy, kilka moich porad, także koniec gadania, zabieram się do roboty. Zanim zacznę się pakować, to chciałam was poinformować o tym, że mimo wyjazdu na 3 tygodnie do Włoch, nie zapominam i cały czas stosuję kolagen od Prima Biotic, kurację z kolagenem. Ale chciałam wam o tym powiedzieć dzisiaj, bo właśnie przy okazji tych wszystkich spraw organizacyjnych, bo słuchajcie, jadąc samochodem mam tę przyjemność, że mogę zabrać ze sobą cały karton. No dobra, tutaj tak jak widzicie, mamy tutaj opakowanie, które zawiera 30 buteleczek. I wspominam wam o tym, ponieważ to opakowanie jest bardzo fajnie zorganizowane do przewożenia kolagenu. Zobaczcie, mamy tutaj te maleńkie buteleczki po 30 ml, ale one są bardzo fajnie tutaj ustabilizowane, zabezpieczone, przez co też możemy je naprawdę bardzo fajnie przewozić. No, oczywiście mowa tutaj o wyjeździe samochodem, bo przecież do walizki tego nie wrzucicie, samolotem nie zabierzecie, ale jeśli tak jak ja wybieracie się na przykład na wakacje, to słuchajcie, nie wyrzucajcie tych kartonów właśnie po buteleczkach, bo one mogą wam się przydać do ich przewożenia. Wiem, że tutaj wiele z was korzysta z kuracji z Prima Biotic Collagen, stosujecie regularnie i naprawdę powiem wam, że to jest świetna opcja właśnie na transport. Jeśli bierzecie ze sobą mniej tych buteleczek, to możecie przecież podzielić sobie, przeciąć sobie tutaj to zabezpieczenie i przełożyć w jakieś inne miejsce, ale tak jak ja, 3-tygodniowy wyjazd zobowiązuje, codzienna dawka kolagenu zobowiązuje, nie przerywam kuracji, Prima Biotic Collagen jedzie ze mną, więc chciałam was o tym po prostu poinformować, także cały czas stosuję, cały czas lubię, i nie mam zamiaru przerywać ze względu na wakacje, ale właśnie całe to opakowanie wkładam do bagażnika, do samochodu i jedziemy do Włoch. Chyba nigdy nie pokazywałam wam na moim kanale, jak organizuję się, jeśli chodzi o pakowanie walizek na takie dłuższe wyjazdy, jak na przykład właśnie ten, który czeka nas już jutro. No i słuchajcie, ja jestem osobą bardzo zorganizowaną, i nigdy nie zaczynam pakowania na dzień przed wyjazdem albo tego samego dnia, tylko lubię mieć wszystko po prostu spokojnie przygotowane. No i teraz pokażę wam, jak organizuję swoje ciuchy i dodatki. I tutaj widzicie pierwszy przykład.
Zawsze wcześniej sobie po prostu wszystko tak na łóżku rozkładam, żeby wiedzieć co i jak, i tak skompletować moje rzeczy, żeby nie brać ich za dużo, ale mieć różne pomysły i różne możliwości. No i słuchajcie, tutaj mamy spodnie, które wy już doskonale znacie z Zary. Do tego sandałki i pomarę, brązowo właśnie takie czarne, które będą pasowały mi do 3 różnych bokserek, a w sumie to nawet 4, bo tam mam też białą bokserkę. I można by było powiedzieć, że mamy tutaj outfit na 4 dni, bo zmieniamy tylko i wyłącznie bokserki, mamy buty, mamy torebkę, mamy ewentualnie pasek i teraz jeszcze Wam coś pokażę. To jest pasek dwustronny. Czyli mam tutaj wersję czarną i mam wersję brązową, w zależności od tego oczywiście jak będę kompletować moje rzeczy. Więc mamy tutaj 4 kombinacje, ale jeśli dorzucę do tego lniane spodenki, które również mogę połączyć z każdą z tych bokserek, to mam kolejne 4 stylizacje i do tych spodenek mogę również dorzucić pasek, jedna torebka, jedne buty i na upartego, jak to się mówi, mamy 8 stylizacji, a tylko tyle rzeczy. No dobra, ale wyjeżdżam na 3 tygodnie, więc trochę mało tych rzeczy. Więc co robię? Dorzucam sweterek, który tutaj wygląda na biały, ale on, słuchajcie, jest taki lekko śmietankowy. Wy ten sweterek też już doskonale znacie. I teraz ten sweterek będę oczywiście mogła połączyć też z tymi spodniami, ale będę mogła połączyć go również ze spodenkami, tymi lnianymi. Ale jeśli dorzucę do tego wszystkiego takie spodnie, to są spodnie również z Zary z nowej kolekcji, one są w bardzo podobnym odcieniu jak właśnie sweterek, to mogę do nich założyć oczywiście te same buty, też tę torebkę, ten sweterek, białą bokserkę, a nawet tą czarną bokserkę. Także widzicie, mam już tutaj kolejne możliwości. No dobra, ale patrzcie na to. Dorzucam obowiązkowo białe spodnie. I teraz te białe spodnie mogę połączyć z każdą z tych bluzek. 4 bokserki plus 1 sweterek. Te same sandałki, jedna torebka. Widzicie, ile jest możliwości? To są tylko przykłady, które chciałam Wam pokazać z rzeczy, które ze sobą zabieram. Może zrobię jeszcze jeden przykład i będę się zabierała w końcu za tą moją walizkę. No dobrze, na zakończenie ten mój komplet z Zary, czyli koszula i spodnie. No i mogę go założyć razem, czyli w takim właśnie połączeniu, ale mogę wykorzystać też spodnie i do tych spodni założyć każdą z tych bokserek, bo będą mi pasowały, albo taki właśnie sweterek, albo mogę wykorzystać na przykład koszulę i założyć ją do tych białych spodni, albo na przykład do tych lnianych spodenek. No i co wy na to? Tak właśnie sobie dobieram całą moją garderobę na wyjazd. Więc teraz już wiecie, jak to u mnie wygląda i dlaczego robię to zawsze wcześniej, bo po prostu nie lubię brać za dużo ciuchów, ale lubię mieć wszystko fajnie skompletowane. Oczywiście do walizki wpadnie jeszcze kilka innych rzeczy, żeby nie było, bo to w końcu 3 tygodnie. Tak, więc na 3-tygodniowy wyjazd muszę mieć trochę więcej rzeczy, ale widzicie, jak ja to kompletuję i mam nadzieję, że takie moje wskazówki będą dla Was pomocne. Kolejna moja porada organizacyjna to nigdy nie wyrzucamy woreczków przeciwkurzowych. Czy są to woreczki po butach, czy są to woreczki po torebkach, męskie, damskie. Nawet jeżeli z pozoru wydaje Wam się, że są kompletnie niepotrzebne i nie będziecie z nich korzystać, to nigdy, słuchajcie, ich nie wyrzucajcie. Ja sobie na przykład przechowuję wszystkie woreczki w takim kartonie w jednym miejscu. I dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ buty, na przykład buty, warto przewozić w walizce właśnie w tych woreczkach przeciwkurzowych. Dzięki temu buty się nie niszczą, wy nie niszczycie swoich rzeczy, nic wam się nie pobrudzi od podeszwy, zawsze macie wszystko dobrze zorganizowane. I bez względu na to, czy są to buty damskie, męskie, dziecięce, naprawdę polecam wam właśnie takie rozwiązanie, zawsze pakować buty w takie woreczki. One też bardzo dobrze sprawdzają się w momencie, kiedy na przykład zabieracie ze sobą kilka torebek czy paski. O, ja mam tutaj, zobaczcie, taki mniejszy woreczek
po pasku Pinko i do niego na przykład włożę sobie biżuterię i też będę mieć wszystko w jednym miejscu. Także bardzo Wam polecam to rozwiązanie. Jeszcze mi się, słuchajcie, przypomniało, bo cały czas oczywiście pakuję walizki, że przecież woreczki przeciwkurzowe można też wykorzystać do spakowania kostiumów kąpielowych albo do spakowania bielizny. Bardzo dobre rozwiązanie i też polecam Wam właśnie tak przewozić bieliznę czy kostiumy kąpielowe. I słuchajcie, ja akurat mam tę możliwość, że jadę do rodziny, więc będzie pralka, ale jeśli wyjeżdżacie gdzieś, gdzie nie ma takiej możliwości, żebyście regularnie robili sobie pranie, to takie woreczki przeciwkurzowe też bardzo fajnie się sprawdzą na brudną bieliznę. Czyli warto zabrać ze sobą na przykład jeden woreczek więcej, żeby nie brać jakichś plastikowych reklamówek i tak dalej, tylko właśnie taki jeden woreczek przeciwkurzowy i do niego pakować brudną bieliznę, żeby nie bawić się w pranie na wyjeździe, ale mieć to później wszystko dobrze ułożone. I jak wrócicie do domu, to wyciągacie po prostu taki woreczek, wyrzucacie to brudne pranie z Waszej walizki i już macie połowę sukcesu, jeśli chodzi o organizację po powrocie. I obowiązkowo coś w kwestii kosmetyków, ale nie będę Wam mówić o konkretnych produktach. Ja akurat właśnie teraz sobie kompletuję kosmetyczkę. Natomiast chciałabym Wam polecić kosmetyczkę. Dlaczego? Dlatego, że taka, którą tutaj widzicie, przezroczysta kosmetyczka kilkukomorowa, do tego właśnie rozkładana z takim wieszakiem. To jest genialne rozwiązanie na wyjazdy. Na pewno nieraz Wam się zdarzyło, że w takich zwykłych, standardowych kosmetyczkach coś Wam się wylało, wysypało, to wszystko tam, wiecie, lata i tak dalej, a to jest genialne rozwiązanie. Jeszcze, żeby było ważne, przy zakupie takiej kosmetyczki zwracajcie też uwagę na to, żeby te kieszenie były przezroczyste, bo wtedy też dokładniej widzicie, co gdzie się znajduje i możecie sobie to fajnie wszystko ułożyć. A jak już jesteście w hotelu, w miejscu Waszego pobytu i tak dalej, to nawet na kaloryferze możecie sobie tę kosmetyczkę w ten sposób, słuchajcie, zawiesić i wtedy macie wszystko w pozycji właśnie takiej stojącej. O! Tak to wygląda wtedy, wszystko fajnie ułożone, wiecie, gdzie co jest na miejscu, nie musicie nic absolutnie wyciągać, ustawiać i tak dalej, a później taką kosmetyczkę składamy w ten sposób, zasuwamy i mamy, tak jak mówię, wszystko w jednym miejscu. Także najlepsze, świetne rozwiązanie. Kolejna kwestia organizacyjna, którą chciałam Wam zaproponować, to wielorazowe waciki do demakijażu. Ja akurat mam tutaj przed sobą w takim właśnie woreczku waciki, które dostałam w paczce PR-owej od marki Bielenda we współpracy z Ovium, ale dlaczego właśnie takie waciki? Ja już od jakiegoś czasu staram się ze sobą na wyjazdy zabierać właśnie wielorazowe waciki, żeby nie brać tych jednorazowych paczek najczęściej całych, bo nie wiadomo, ile tych wacików się zużyje, a potem najczęściej jeszcze one za mną wracają, zajmują miejsce w walizce i tak dalej, i tak dalej. Więc takie właśnie wielorazowe waciki to jest świetne rozwiązanie, zwłaszcza jeśli na przykład podróżujecie z bagażem podręcznym i potrzebujecie mieć coś do demakijażu, to zamiast zabierać właśnie te jednorazowe waciki, postawcie na takie wielorazowe. To jest też świetna opcja dla osób, które na przykład, słuchajcie, nie stosują w demakijażu żadnych wacików, ale po demakijażu, zwłaszcza po tym pierwszym kroku, potrzebują czegoś, co zmyje produkt ze skóry i je osuszy. Zamiast stawiać na ręcznik, to może warto postawić właśnie na taki wacik wielorazowy. On jest świetny pod tym względem, że wystarczy go później umyć tylko pod bieżącą wodą ze środkiem czyszczącym i mamy wysuszyć i na następny dzień mamy znowu kolejny wacik. Także tutaj moja kolejna polecajka, jeśli chodzi o kwestie kosmetyczne. Uwaga, uwaga, must have każdej podróży. Właśnie takie przenośne, małe, parowe żelazko. Powiem Wam tak, korzystam z niego już od kilku dobrych lat.
i nie wyobrażam sobie, żeby nie zabrać go ze sobą. Czy to lecę samolotem do walizki, czy wyjeżdżam samochodem w podróż, czy będę w hotelu, czy będę u rodziny, zawsze mam ze sobą właśnie takie parowe żelazko. Bo sytuacje są różne, nie da się ukryć, że w walizce też czasami rzeczy potrafią nam się pognieść. Już nie mówiąc o tym, jeżeli macie coś na przykład z lnu albo z jedwabiu, warto takie żelazka ze sobą mieć. Ja wiem, że w tej chwili na rynku jest ich bardzo dużo, jest w czym wybierać. Ja natomiast polecam Wam właśnie Steam Master, bo u mnie sprawdza się świetnie od wielu lat. Co prawda ma mały zbiorniczek, ale ten zbiorniczek na wodę jest wystarczający, żeby przeprasować nawet kilka rzeczy. No oczywiście to też zależy od materiału i od tego, co będziecie prasować i tak dalej, ale różne sytuacje mogą się zdarzyć, że na przykład będziecie w hotelu i ktoś akurat weźmie sobie, wypożyczy albo będzie używał żelazko, a wy na szybko będziecie się śpieszyć i trzeba coś przeprasować. Albo na przykład, no nie wiem, coś wam się pogniecie, jesteście na jakimś biwaku, nawet urodziny. No takie żelazko jest niezastąpione, tylko pamiętajcie o tym, żeby zawsze mieć ze sobą coś takiego, taki adapter, taką właśnie przełączkę, jak to się mówi, do tutaj, o, do tej końcówki, bo w różnych miejscach na świecie mamy różne gniazdka i warto coś takiego ze sobą mieć i o tym pamiętać, żeby się nie okazało, że na przykład weźmiecie ze sobą do walizki właśnie takie żelazko parowe, a nie możecie go podłączyć, bo nie pasuje wejście do kontaktu. Także to też można kupić naprawdę za niewielkie pieniądze i warto ze sobą mieć. Także moja kolejna polecajka, właśnie takie parowe żelazko przenośne. Generalna zasada pakowania walizki jest taka. To co ciężkie dajemy na dół walizki, a to co lekkie dajemy na górę. Dlaczego? No wiadomo, jeżeli spakujecie ciężkie rzeczy na górę, a lekkie na dół, to te ciężkie wam opadną. I po przyjeździe prasowanie murowane, żeby tylko prasowanie. Także słuchajcie, kosmetyki, buty zawsze dajemy tak od połowy walizki w dół, a ubrania na górze. Zaraz Wam pokażę, jak to powinno wyglądać. Tak, ja wiem, że kot pakuje się do walizki, ale co chciałam Wam powiedzieć. Zazwyczaj jak podróżujemy, ja i moja druga połówka z jedną walizką, to dzielimy się po połowie, czyli jedna część jest moja, druga część jest jego. Tak, Pipo. Ale generalnie pamiętajcie o tym, że tu gdzie mamy tę część zasuwaną właśnie, o, czyli tę walizki, to tutaj warto też włożyć takie rzeczy właśnie jak buty, kosmetyki, a tutaj wkładamy ubrania, które później ze sobą spinamy w ten sposób i wszystko nam się tutaj dobrze trzyma. No i tutaj mamy jeszcze taką kieszeń dodatkową. Jeśli na przykład nie przewozicie bielizny, o już kota włos. Jeśli nie przewozicie bielizny w woreczkach przeciwkurzowych albo jakichś innych woreczkach, to tutaj zawsze warto też wykorzystać tę część właśnie na bieliznę. No dobra, to ja zabieram się za pakowanie. No i zobaczcie, to o czym mówiłam, czyli na dole walizki mam buty, kosmetyki, torebkę, a na górę idą ubrania. No i zobaczcie też jeszcze jeden taki trik, który kiedyś podpatrzyłam, już nie pamiętam u kogo to było, czyli układanie spodni w walizce. Kładziecie je albo po całej długości, tak jak tutaj, a następnie wszystkie takie lekkie rzeczy, jak na przykład podkoszulki, bokserki i tak dalej, w tej części. A później robicie coś takiego, że zawijacie spodnie i wam się tutaj wszystko idealnie trzyma w walizce. Jest, mamy to, spakowana walizka, spakowane kosmetyki. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy taki właśnie luźny vlog organizacyjny wam przypadnie do gustu i wam się spodoba, bo tak jak mówiłam na początku, być może wykorzystacie sobie moje porady, właśnie te moje triki. Pewnie część z was też wybiera się teraz na wakacje, albo jesteście jeszcze przed wakacjami i czeka was ten moment właśnie organizacyjny. No, także coraz bliżej wyjazdu. Bardzo się cieszę i oczywiście zapraszam Was na kolejny film już z podróży. Na razie Wam nie zdradzę co i jak. Dowiecie się w filmie, także słuchajcie, oglądamy.
dajemy łapkę w górę, będzie mi oczywiście bardzo miło i zostawiamy komentarz. Piszcie, jakie są Wasze triki organizacyjne, co u Was sprawdza się super właśnie w takich dniach, kiedy wyjeżdżacie, jak pakujecie walizki, jak pakujecie kosmetyki, swoje rzeczy, bo myślę, że dużo osób też może skorzystać właśnie między innymi z Waszych pomysłów, nie tylko z moich, także czekam na Wasze komentarze, żegnam się z Wami i widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaki, pa!